Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Chwała niech będzie Tobie, Władco życia i światła, który swą własną mocą śmierć i mrok zwyciężyłeś. Ty nas obmyłeś z grzechu w chrzcielnej wodzie zbawienia, abyśmy mogli wkroczyć w bramy Twego Królestwa. Pomóż więc Twoim sługom zdążać drogą wierności, spełniać z weselem wolę Ojca, który jest w niebie. Bądź uwielbiony, Panie, z Twoim Ojcem i Duchem. Bądź dla nas jasnym słońcem prawdy, dobra i łaski. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, bo nie zapomniałem Twojego prawa. Broń mojej sprawy i mnie wybaw. Obdarz mnie życiem według Twego słowa. Daleko od występnych jest zbawienie, bo nie dbają o Twoje ustawy. Wielka jest litość Twoja, Panie. Obdarz mnie życiem według Twych wyroków. Wielu mnie prześladuje i nęka. Nie uchylam się od Twoich napomnień. Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, bo słowa Twojego nie strzegą. Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia. W dobroci swojej obdarz mnie życiem. Istotą Twojego słowa jest prawda i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami, będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Małżonka Twoja, jak płodny szczep winny w zaciszu Twego domu. Synowie Twoi, jak oliwne gałązki dokoła Twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech Cię ze Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Obyś oglądał potomstwo swych dzieci, pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości. Niech mówi Izrael. Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie pokonać. Poorali mój grzbiet o racze. Wyżłobili na nim długie bruzdy. Ale Pan Sprawiedliwy rozerwał więzy występnych. Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu. Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, nim ją wyrwą. Nie napełni nią kosiarz swej ręki, ani zanadrza ten, który zbiera snopy. A przechodnie też nie powiedzą: błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami. Błogosławimy Wam w imię Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską
stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Uradowali się uczniowie. Alleluja! Gdy ujrzeli Pana. Alleluja! Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia. Prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski w tych, których odrodziłeś przez sakrament Chrztu Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.